szkoła chętnie włącza się w takie akcje jak dzisiejsza? Jak najbardziej, dlatego że jest to akcja, która przynosi same korzyści. Z mediów wiemy, że często dzieci ratują życie i to jest chociażby jeden czynnik, który jest wart tego, aby takie akcje się odbywały. Przygotowywaliście dzieci do dzisiejszego spotkania z medykami? No raczej tak, dzieci są na bieżąco, że tak powiem, to wynika z nauczania, z programu nauczania, ale też Państwo tutaj nam pomagali, tutaj trzeba to przyznać. Dzieci dały radę? Myślę, że tak, one zawsze dają radę. Myśli Pan, że jak dojdzie do takiej sytuacji kryzysowej na ulicy, będą potrafili udzielić pierwszej pomocy? Ja myślę, że młodzież, dzieci w pierwszym rzędzie takie rzeczy robią, dlatego że dorośli mają swoje zahamowania, prawda? Dzieci są naturalne w tym wszystkim, młodzież również. Na nich możemy liczyć zawsze. Dziś piękna akcja w szkole podstawowej numer 10. Bijecie rekord. Jaki to rekord? Jest to rekord, światowy rekord w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli uciskaniu klatki piersiowej, wykonywaniu sztucznych oddechów. Sam pomysł akcji wziął się z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która jest prowodyrem akcji i dokładnie w samo południe w całej Polsce, w wielu sztabach, szkołach i innych instytucjach rozpoczęliśmy uciskanie klatki piersiowej. A akcja ma na celu propagowanie niesienia pierwszej pomocy. Akcja ma na celu mówienie o tym, że pierwsza pomoc to jest dziecinnie proste. Trafiliśmy dzisiaj dzięki współpracy ze szkołą podstawową numer 10 na salę gimnastyczną. Przyszło mnóstwo dzieciaczków, które chciały zobaczyć, co to jest pierwsza pomoc, chciały wziąć w tym udział i mam nadzieję, że uda nam się w tym roku pobić tą magiczną cyfrę. Jest to blisko 84 tysiące osób, które do tej pory wzięło udział. Na chwilę obecną mam informację z fundacji, że zgłosiło się 80 tysięcy osób. Dzieci potrafią prawidłowo udzielić pierwszej pomocy? Tak. Wbrew ogólnej opinii dzieci bardziej chętnie udzielają pierwszej pomocy, nie boją się, wiedzą pod jaki numer telefonu zadzwonić, wiedzą jak zachować się w stosunku do osoby, która leży gdzieś na ulicy. Zdają sobie sprawę, że czym szybciej zaczniemy pomagać, tym większa szansa jest na uratowanie życia i zdrowia ludzkiego. A tutaj czas ma największe, ogromne znaczenie. Idea dzisiejszej akcji bardzo piękna. Cudowna. Życzyłabym sobie więcej takich akcji. Uważam, że to jest najwspanialsza inicjatywa. Uczyć od małego, jak pomagać innym, jak ratować, jak reanimować. Oby więcej takich akcji. Pani próbowała dziś swoich sił w udzieleniu pierwszej pomocy? Tak, próbowałam swoich sił, reanimowałam noworodka. Nie należało to do najłatwiejszych rzeczy, które robiłam. Potrzebowałam dużo siły i podziwiam wszystkich, którzy robią to na co dzień. Jak Pani ocenia, dzieci dawały sobie radę? Tak, oprócz tego, że miały przy tym dobrą zabawę, to jednak wyniosły z tego na pewno bardzo wiele i bardzo wiele się nauczyły.